Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem Radia Kielce jest wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, panie premierze. Witam pana rektora, witam państwa słuchaczy. Panie premierze, kolejne zawody łazików marsjańskich odbędą się w Kielcach. To już rzecz pewna, stąd dzisiejsza pana wizyta w Politechnice Świętokrzyskiej i w stolicy regionu Świętokrzyskiego. Czas galopuje rzeczywiście w tempie kosmicznym. Dopiero w sierpniu wręczałem nagrody laureatom tego globalnego konkursu na najnowocześniejsze łaziki marsjańskie i z wielką satysfakcją wręczałem tę nagrodę główną studentom Politechniki Świętokrzyskiej, a dzisiaj rzeczywiście ogłosiliśmy nową edycję tego konkursu. Konkurs odbędzie się właśnie na Politechnice w Kielcach i myślę, że to jest dowód i na sukcesy zarówno naukowe, jak i dydaktyczne Politechniki, ale równocześnie to jest też oznaka tego, jak duże szanse otwiera przed nami przemysł kosmiczny i badania nad kosmosem. Zastanawiamy się tutaj w Kielcach, czy w związku z tym, że łaziki przenoszą się do Politechniki Świętokrzyskiej, możemy już mówić o tym, że Politechnika i że Kielce będą swego rodzaju kołem zamachowym polskiej branży kosmicznej, polskiego przemysłu kosmicznego? Jest na to szansa, ale niczego nie chciałbym przesądzać, dlatego że w tej chwili wszystkie uczelnie w Polsce wdrażają reformę, tę tak zwaną konstytucję dla nauki i to oznacza wzrost konkurencyjności. Politechnika Świętokrzyska rzeczywiście zaczyna specjalizować się w badaniach kosmicznych i bardzo się z tego cieszę. Gratuluję władzom, naukowcom, studentom Politechniki Świętokrzyskiej, no ale są też takie ośrodki jak chociażby Politechnika Gdańska, które nie zasypiają gruszek w popiele i chcą z Kielcami twardo konkurować. Kielce mają świetną kadrę z pewnością. Mam na myśli Politechnikę Świętokrzyską. Mają też świetnych studentów, czego dowodem są chociażby wyniki grup pracujących nad łazikami marsjańskimi podczas właśnie Europe Rover Challenge. Już wspomniałem o tym, że to było dla mnie wielką radością, że tę główną nagrodę w ubiegłym roku zdobyli studenci Kieleckiej Politechniki. Natomiast mam nadzieję, że ta dobra pasa zostanie podtrzymana w roku 2019. To jest bardzo ważne, że poprzez tego typu konkursy studenci przygotowywani są do pracy nie tylko od strony teoretycznej, ale od takiej strony wdrożeniowej, praktycznej. W tej chwili jest w Polsce rosnące zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie przemysłu kosmicznego i z całą pewnością uczestnicy tych zawodów będą rozchwytywani na rynku, który jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia wysokości zarobku. Wielu z nich już nawet pracuje dla przemysłu kosmicznego i dla chociażby Europejskiej Agencji Kosmicznej. Póki co polskie osiągnięcia w zdobywaniu kosmosu, jeżeli możemy użyć tego słowa, są na razie mało spektakularne. Myśli pan, że to może się zmienić, między innymi dzięki temu, co też dzisiaj miało miejsce, czyli ogłoszeniu współpracy z europejskim programem Beraspera? No, to jest pytanie, czy te osiągnięcia są mało spektakularne. Jeżeli amerykański satelita, który będzie badał powierzchnię Marsa, wyposażony jest w aparaturę wyprodukowaną w Polsce, a wcześniej skonstruowaną przez polskich naukowców, to jest sukces dosyć spektakularny. Natomiast rzeczywiście przemysł kosmiczny i w związku z tym także badania nad kosmosem są elementem strategii odpowiedzialnego rozwoju, czyli mówiąc językiem potocznym planu premiera Morawieckiego. Na pewno będziemy na tę branżę przemysłu kładli duży nacisk. W związku z tym te szanse, które otwierają się przed studentami Politechniki Świętokrzyskiej i całą Politechniką, są naprawdę duże. Jedna rzecz to zdobywanie i podbój kosmosu, ale druga rzecz, nieco bardziej przyziemna, to o czym pan, panie premierze, wspomniał, czyli robotyka i urządzenia, w które są wyposażone między innymi łaziki marsjańskie. To zaczyna być polska specjalność. Mam na myśli automaty, roboty różnego rodzaju. Nie jest tajemnicą, że polskie uczelnie techniczne bardzo dobrze kształcą studentów. I ci studenci, absolwenci polskich uczelni technicznych są bardzo poszukiwani właściwie na całym świecie przez najlepsze światowe koncerny. Natomiast nam powinno zależeć nie na eksportowaniu i tak naprawdę utracie najzdolniejszej części kadry technicznej,
technicznej, inżynieryjno-technicznej, tylko powinno nam zależeć na rozwijaniu polskich firm. Stąd w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju co roku przeznaczam setki milionów złotych na wspieranie właśnie tego typu firm informatycznych, robotycznych, automatycznych. To jest przyszłość polskiej gospodarki. Nie bez przyczyny pytałem na początku naszej rozmowy o to, czy Kielce mogą stać się siłą napędową polskiej branży kosmicznej, bo podczas konwencji porozumienia w połowie stycznia mówił pan o tym, że jednym z ważniejszych programów pańskiej partii jest tak zwana deglomeracja, czyli wyprowadzanie poza Warszawę, poza centrum różnych istotnych instytucji państwowych, rządowych, również badawczych. Kielce są świetnym przykładem, zresztą ten przykład padł podczas konwencji, ze względu na główny urząd miar i pewnie rosną nam apetyty. Chcielibyśmy być może Polską Agencję Kosmiczną, skoro już laboratoria głównego urzędu miar mieć będziemy. Jeżeli chodzi o Polską Agencję Kosmiczną, to ona jest rzadkim przykładem deglomeracji zrealizowanej w poprzednich kadencjach, dlatego że ulokowana została właśnie we wspomnianym przeze mnie parę minut temu Gdańsku. Raczej nie ma szans na to, żeby przeciągnąć się agencję z Gdańska do Kielc. Natomiast wraz z panem posłem Michałem Cieślakiem pracujemy nad tym, żeby inne instytucje poza laboratoriami Głównego Urzędu Miar znalazły swoją lokalizację właśnie w Kielcach, czy w ogóle w województwie świętokrzyskim, bo przecież nie można patrzeć na świętokrzyskie tylko przez pryzmat samych Kielc, aczkolwiek dzięki dwóm dobrze rozwijającym się uczelniom i Politechnice i Uniwersytetowi Kielce są kołem zamachowym rozwoju całego regionu. Poza deglomeracją kolejna bardzo ważna rzecz, kolejny bardzo ważny element to program Energia Plus. Mówię o elemencie zaprezentowanym podczas konwencji porozumienia w Krakowie. Minister Jadwiga Emilewicz opracowała ten program, który ma sprawić, że Polska stanie się jedną wielką elektrownią. To brzmi też trochę nieprawdopodobnie. To nie brzmi nieprawdopodobnie, dlatego że tego typu programy są realizowane już w wielu krajach Europy Zachodniej. Chodzi o tak zwaną, przepraszam za żargon, energię prosumencką. Chodzi o to, żebyśmy instalowali instalacje fotowoltaiczne, czyli wykorzystywali energię słoneczną. I pod tym względem mamy cały szereg bardzo atrakcyjnych propozycji zarówno dla właścicieli 5 milionów domów jednorodzinnych, jak i dla polskich firm, które działają w tym obszarze. Ale to nie znaczy, że zapominamy o tych bardziej tradycyjnych formach energii. W ubiegłym tygodniu wraz z panią minister Emilewicz i panem posłem Cieślakiem spotkaliśmy się w Warszawie z przedstawicielami branży produkującej bardzo nowoczesne kotły na węgiel, ale także kotły na tak zwany pellet, czyli to są już odnawialne źródła energii. Takie duże zakłady, duże nowoczesne firmy działają także na terenie województwa świętokrzyskiego, stąd zaangażowanie pana posła Cieślaka w tę sprawę. I tutaj również wypracowaliśmy rozwiązania, które dla tej branży, w której jesteśmy w Europie potentatem, myślę, że będą atrakcyjne. Panie premierze, nie uciekniemy od polityki. Jest pan liderem jednej z partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę. Wczoraj na scenie politycznej w Polsce objawiła się kolejna partia, Wiosna Roberta Biedronia. A wcześniej Grzegorz Schetyna ogłasza kolejny projekt swój. Tym razem koalicja ma nazywać się Europejska, nie Obywatelska. Razem z SLD chce pójść do wyborów europejskich. Grzegorz Schetyna, której z tych sił bardziej się pan obawia? Po pierwsze, trzeba szanować wszystkich konkurentów i dobrze im życzyć, bo zakładam, że wszyscy politycy chcą dobrze służyć Polsce. Natomiast po drugie, to bym powiedział, że żadna z tych nowych inicjatyw tak naprawdę nie jest nowa. W przypadku Grzegorza Schetyny już średnia wieku osób, któremu bym towarzyszyły, i także rozpiętość taka ideowa od prawicy po lewicę, wszystko to wskazywało na taki charakter dosyć doraźny tego przedsięwzięcia. To wygląda na to, że część byłych premierów po prostu szuka dla siebie miejsc w Parlamencie Europejskim i to jest główny zwornik. Inicjatywą przedstawiającą się jako nowa, świeża, nawet poprzez nazwę Wiosna, ma być partia Roberta Biedronia, ale jak wsłuchiwałem się w postulaty programowe i patrzyłem, jacy ludzie towarzyszą Robertowi Biedroniowi, to mam wrażenie, że to jest raczej reaktywacja środowiska Janusza Palikota. Zresztą wygląda na to, że to właśnie to środowisko finansuje całe przedsięwzięcie. I teraz jest pytanie. Ja oczywiście nikomu nie zamykam drogi do szlachetnej rywalizacji
informacji o pełnienie, sprawowanie władzy w Polsce, no ale z drugiej strony, czy naprawdę dzisiaj najważniejsze są w Polsce takie tematy jak aborcja, jak in vitro, jak religia w szkołach? My jesteśmy społeczeństwem nadmiernie podzielonym. Powinniśmy szukać w tej chwili raczej tego, co nas łączy. No, Robert Biedroń, tak jak kiedyś Janusz Palikot, wysuwają postulaty, które zdecydowanie Polaków dzielą, zamiast jednoczyć. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Kielce był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dziękuję panie premierze za rozmowę. Miłego dnia.